Wróciwszy nad wieczorem do hotelu, zastałem Dawida już robiącego sylwetkę Adama. Jutro zaś ma rozpocząć modelowanie biustu Getego. Z pierwszych rysów można już poznać, że będzie bardzo podobna. Materiałem, z którego ją robi, jest kawał jakiejś czerwonej masy, nalepiony na miedzianej tabliczce. Narzędziem zaś prosta drzazga, oderwana od drewna złożonego do palenia za piecem. Trafiłem na kontynuację obiadowej rozmowy, bo Dawid nie wymaga w pozującym milczenia. Owszem, chce i żąda koniecznie, aby on sam o pozowaniu zapomniał. I muszę Ci tu powiedzieć, że Adam wydał mi się w niej wyższym niż Goethe. Tam sam rozum. Tu i rozum, i zapał, i jakby prorocze widzenie. Myśli, które wypowiadał Getę, to jak twarde błyszczące talary, na zimno już w mennicy wybite, które możesz nosić przy sobie. Myśli Adama płyną jak roztopiony metal, który się w tobie samym rozpływa. Teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego milczał przy obiedzie. Musiał myśleć zapewne to, co teraz mówi. A nie chciał wtedy mówić, żeby nie współzawodniczyć z Goetem. Dawid był w zachwyceniu, zwłaszcza gdy rzecz szła o duchu i powołaniu Francji. Jakkolwiek nie we wszystkim zgadzał się z Adamem i nie wszystkim przepowiedniom jego chciał wierzyć. Prosił w końcu Adama, aby mu przeczytał co swego w pobieżnym tłumaczeniu na prozę. Adam wybrał farysa. I tłumaczył dziwnie gładko i płynnie, z pewnym nawet jakby rytmem. Dawid aż podskakiwał na krześle, a pan Wiktor wykrzykiwał po swojemu. Gdy skończył, Dawid pytał ciekawie, jakim sposobem utwór ten napisał. Pytanie to podobało się bardzo Adamowi, uznał w nim, jak sam powiada, głębokie artystyczne poczucie Dawida, które z samej natury utworu odgaduje intuicyjnie warunki w jakich mógł i powinien był powstać. Opowiedział więc że już przedtem czytał, był, a nawet tłumaczył kilka poezji wschodnich, szanfary, z przekładu w prozie francuskiej, raz zaś wyszedłszy z proszonego obiadu w Petersburgu, na którym się wesoło zabawił, spostrzegł, że burza nadchodzi. Dopadł więc drążek i kazał pośpieszać. zwoszczyk pędził, co koń mógł wyskoczyć, a ten pęd turkot, świst wiatru, huk grzmotu, chęć pośpiechu i obawa ulewy obudziły w nim samym sensację Faryza, który nagle przyszedł mu na myśl. Przez noc wiersz był już gotów. Dawid za to opowiadał nawzajem, jak mając polecony sobie pomnik dla generała Foy, który ma sam za jedno z najlepszych dzieł swoich, długo się biedził z myślami i nie mógł się zdobyć na pomysł. Pojechał więc na wieś, za Paryż, szukać wiatra w polu i chodząc w zamyśleniu wpatrywał się machinalnie w obłoki. Jeden z nich nagle zaczął zmieniać kształty. Dawid jakby przeczuł wskazówkę. Zatrzymał się jak skamieniały i podskoczył, wołając eureka. Uderzyła mnie w zbiegu tych rzeczy razem sprzeczność i podobieństwo. Obłok, mgła, para, symbol znikomości daje wzór do pomnika skamienia. Ale znowuż pomnik na grobie, czyż to nie symbol znikomości ludzkiej? Dawid, gdy mu to powiedziałem, uścisnął mnie i aż pocałował, a masz w tym tylko dowód wrażliwości i żywości jego. Przez całe dzisiaj rano, do samego prawie obiadu, włóczył nas z sobą po wszystkich placach, gmachach i publicznych zakładach Weimaru, których my przy innych zajęciach nie mieliśmy dotąd czasu obejrzeć. W bibliotece widzieliśmy prześliczny biust Schillera przez Danakera kolosalnej wielkości, a mówią, że podobny jak dwie krople wody. Spokojność i zamyślenie łagodne to wybitne cechy tej twarzy, uderzający kontrast z Getem, w którym siła i duma przeważa. Biust Getego, który Dawid ma zrobić, pewnie kiedyś będzie stał przy tym, tak jak i trumna Schillera czeka w grobie na jego sąsiedztwo. Jak ich imiona złączone są razem w ale i pamięci ludzkiej, ściślej może niż oni sami za życia. Tymczasem pan August, który nam towarzyszył dzisiaj, korzystając z nieobecności ojca, oprowadzał nas po jego ogródku za miastem. Mały, ale bardzo starannie utrzymany, a ogrodnikiem jego jest sam getty. Zakończyliśmy naszą wycieczkę zwiedzaniem miejskiego cmentarza, o którym, że byłoby wiele do powiedzenia, tym razem nie powiem nic bo już czas iść na proszony wieczór do pani Gerstenberg, na którym ma być całe nasze towarzystwo. I nie wezmę już w przód pióra do ręki, aż się wszystkie fety odbędą, do których się cały Weimar gotuje. Damy kończą na gwałt różne robótki na wiązanie dla solenizanta, szkoły i zakłady naukowe sposobią się do wystąpienia z powinszowaniami, teatr do przedstawienia po raz pierwszy na scenie Fausta, ma się rozumieć w skróceniu, w oberży naszej pod słoniem panuje też ruch nadzwyczajny w oczekiwaniu spodziewanych gości. Anglicy już przybyli, zwiastował nam dzisiaj nasz kelner, a to takim zupełnie tonem, jak u nas oznajmują na wiosnę, że już przyleciały bociany. Obaczymy ich pewno na dzisiejszym wieczorze. Ale żeby odjąć sobie pokusę do nowych postscriptów. List ten zapieczętuję przed wyjściem i oddam, idąc w ładne rączki pani pocztmistrzowej, bo mąż jej pewno siedzi gdzieś przy piwie. No Notabene piwo bardzo smaczne w Weimarze. A że mi przyszło na myśl i pod pióro, możesz sobie, jeśli zechcesz, wyciągnąć z tego ten sens. Jak niebo z ziemią bliskim wiążą się ogniwem, zacząłem ambrozyją, a kończę list piwem. Bądź zdrów. Weimar 1829 roku, sierpnia 27, o północy. Ani chciałem, ani miałem, ani spodziewałem się pisać już stąd do ciebie przed upływem jutrzejszej fety. A oto biorę pióro jedynie i właśnie dlatego, aby przed nią koniecznie napisać. Bo mam taką ciekawą rzecz do opowiedzenia, że nie chciałbym obok niej stawić żadnej innej, co by równy dla ciebie mogła mieć interes. Oto wiesz kto jest Adam? Czarownik. Ni mniej, ni więcej i to nie dla czarownej lutni, ale po prostu dla sztuk czarnoksięskich, z którymi dziś niespodzianie jak pinet. I jaki wystąpił. Cały Weimar w tej chwili musi gadać o nich, bo choć to już jest po północy, ale że wieczór u pani Otylli tylko co się zakończył, ręczyć można, że rozbierające się pewnie w tej chwili damy muszą szeroko rozpowiadać swoim domowym o tym, co je same na tym wieczorze tak mocno zajęło i zadziwiło. Ale poczekaj na tę relację, bo ona nie ucieczy, a ja lubię porządek.